Dziś zabierzemy cię do Kibli. To jedyne takie miejsce w Polsce. Niegdyś nadawano stąd na falach krótkich program Pierwszy Polskiego Radia, który zasięgiem trafiał aż za... Dzięki temu, że wejście do obiektu jest możliwe dopiero od niedawna, dlatego usiądź wygodnie i pogrąż się w eksploracji. Razem z nami. Słuchajcie, to co tutaj znaleźliśmy, to przechodzi ludzkie pojęcie. Nie? To jest najlepsze znalezisko, jakie znaleźliśmy w Polsce. Każdy opuszczony budynek. I stąd jest ten dźwięk. Także nie jest. Jaki tu jest kibel, stary. Zawsze można dojść. Patrz. Ja pieprzę. Przecież to jest jak normalnie w galerii handlowej, co nie? Stary, moja łazienka jest w gorszym stanie. Wiesz, kiedy ja ostatni raz coś takiego widziałem? Jak byłem w tym przedszkolu wtedy opuszczonym, to w piwnicy było coś takiego. No, tak w dużo gorszym stanie. No. Mimo to, że większość wyposażenia została już wyniesiona, dalej można spotkać tu różne przedmioty codziennego użytku. Wiesz, co mi się wydaje, że tutaj były jakieś biurowe pomieszczenia, a na dole była cała technika. O! Kurwa mać! Zwróciłeś uwagę, ile tu jest wykładziny na ziemi? O kurwa! Czy to też świeża wykładzina? No, jak mówka. Widzimy się w piwnicy. Piwnice są zawsze najlepsze. Powiedz sobie, że to ma 20 lat. No, a wygląda inno. Ile pieniędzy musiało pójść takiego środka? Poland, 97 rok. A wiesz, co jeszcze jest fajne? Że tam wcześniej są te. Jakieś dziwne gwiazdy. Takie elektryczne były, czy te. Pentagramy. Te cyfrowe. Gwiazdy dawidowskie. Co to za pewno? Pająk? Serek, coś pająka za nakierował. Książka Straży Służby. Wykładziny. I możemy dojść. O! No już. A to chyba były kible. Jaki tu jest kibel, stary. Patrz. Ja pieprzę. Przecież to jest jak normalnie w galerii handlowej, nie? Stary, moja łazienka jest w gorszym stanie. Albo suszarka, albo do mydła. Ale mi się wydaje, że to jest suszarka. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, to zasubskrybujcie nasz kanał i odwiedźcie nas na Facebooku. Zobaczcie też jeden z naszych ostatnich filmów. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!